Tam są kolejne firaksy. Ogólnie tam są jeszcze jedne drzwi, więc zaraz do nich pójdę, ale muszę dotrzeć do kombajnu. Ło! Nie za blisko podszedłeś, Miśku? Mój drogi? Tu są rury. A tam to wygląda, jakby to były zbiorniki jakieś z paliwem czy coś takiego. Jedno jest pewne, muszę wykurzyć tego wielkiego firaksjana, żeby się dostać do gwiezdnej mapy. Ponieważ gwiezdna mapa wydaje mi się, że będzie się znajdowała w tych ruinach, o których mówili. Dlatego tak bardzo te ruiny mnie zaciekawiły. Aloha, Juhani, Bastilla, ludzie, cywilizacja, skrzynia i robot, byłem tu. No, byłem tu, mech. Okej. Okay. Tunarka. Tam były właściwie kombinezony obok. Nie, jak wychodziliśmy koło tych naukowców jeszcze gdzieś. To nie mógł ich wziąć ze sobą, mech. To mi wygląda jak... albo naprawdę rozwalony kombajn. Albo jak ruiny, chociaż nie, to raczej ruiny nie będą. Ponieważ tutaj... o, panel sterowania. Ponieważ tutaj są tak jakby bolce. Nie wiem, pewnie tam są jakieś śruby trzymające te całe wielgachne rociągi... wielgachne rury od kombajnu i to też będą to same. Może to będą jakieś wiertła? Kto wie. Zapiszmy i zobaczmy, co mogę zrobić. Uruchom kontrolę ciśnienia. W 4 milionach senganów. Okej. 0 na 3 miliony, 0 na 5 milionów. Pełni w tryskarkę. Który to jest zbiornik po prawej? 3 na 3. Przelej do zbiornika. 3. Napełnij zbiornik. 5. Jak to miało być? Zbiornika do wtryskarki. Teraz mamy 3 na 3 i 2 na 5. I jak napełnię zbiornik 3 na 3, 5 na 5. Dobra, opóźnimy wszystko. 0 na 0. Musimy tak pokombinować, żeby nam w sumie wyszło 4 na 5. Nie, 4 na... tak, 4 na 5. Wtryskarka to jest to, co ma 3. Teraz mamy 3 na 5. Teraz znowu wtryskarkę. Mamy 3 na 3 i 3 na 5. Teraz przelewamy z wtryskarki do zbiornika. 1 na 3 i 5 na 5. Teraz opróżniamy zbiornik. Mamy 1 na 3 i 0 na 5. Przelewamy z wtryskarki do zbiornika. 0 na 3, 1 na 5. Napełniamy wtryskarkę. 3 na 3, 1 na 5. I przelewamy z wtryskarki do zbiornika. Scenka wybuchu rociągu. Dobra, powiedziałem to, więc raczej zapamiętam. Ale jakby coś szybko jeszcze strzelimy. Nieważne. Ta flota nie wyszła. Ach, kurczę. Udało się. To jest wielki firaksjan. Dobra, udam się w tamtym kierunku, chociaż się boję, że mnie pożre. Potwór morski. Mogę z nim pogadać? Okej. No, to najwyraźniej był strażnik tego wszystkiego, skoro nie przejawia agresywności po tym, jak rozwaliłem to cały zbiornik. Mam dziwne wrażenie, że Republika będzie na mnie zła, ależ to było lepsze rozwiązanie. A widzicie to tutaj? Ten szpic z tymi trzema nóżkami. I światła wokół. I bąbelki. Ach.
mamy to, po co udaliśmy się na Manan. Pierwsza planeta właściwie już za nami będzie zaraz. Ponieważ mamy gwiezdną mapę. Misja Republiki wykonana. Znaczy nie Republiki, misja Jedi. To jest wyższy cel niż Republiki. Republiki chyba też, bo zbadaliśmy sprawę. Będą myśli, że im rozsadziliśmy rzeczy, ale... No ale trudno. Ich pech. Pokażcie mi jeszcze dziennik. Kolejna ze starożytnych gwiezdnych map udało się odnaleźć na dnie Mananskiego Oceanu. Okej, okay, misja dla Republiki. No. Mamy wszystko teraz, tylko może zagadać do tych ziomków. Że sprawa załatwiona. I może uda się ich zebrać na powierzchnię. Szkoda mi tylko tego gościa, którego zjadł Firaxian na samym początku. Reptanie. Skoro znajdujemy się na dnie oceanu, to może... Co sądzicie o nowym Battlefroncie? O! Tak was zachęcę do pisania na dole w komentarzach, bo jak widziałem trailery i gameplaye z Battlefronta, to... Och! Się cieszę, że kupiłem nową kartę graficzną pod Wiedźmina. Oj, jak się cieszę. Będzie granie, będzie może nagrywanie, będzie może na pewno streamowanie. Mam już nawet gościa, który się nazywa Dami, z którym streamuję. Załatwione, bo z nim gramy w Battlefronta drugiego. We saw what you did out there and the destroying the machinery was the right thing to that creature, the giant Phyraxian shark, the guardian of the Colto. But we'll stay here and wait for the Republic rescue crews. Okej. Okay. Jak są tacy głupi, że nie chcą ze mną wypłynąć, to... Spoko, tu macie kombinezon jeden, gdzieś tam drugi też się walał. Idziemy. No w Battlefront po prostu wyglądał ślicznie i... Jeżeli EA tego nie zepsuje, a EA ma tendencje takie do psucia różnych fajnych gier i marek, to będzie po prostu rewelacyjnie. Też z drugiej strony taką tendencję do psucia ma... Cześć ekipa, idziecie? Ma na przykład Ubisoft, więc w sumie prawo i prosto. W sumie tylko chyba i wyłącznie Rezi nie psują gier. Nie no dobra, to było trochę odważne stwierdzenie, bo BioWare... I have to give you credit. You've led me on quite a chase, but nobody gets away from Kalo-Nord in the end. You got lucky on Terrace. The Sith attack saved you from a quick and gruesome death. But I promise you, the Sith won't be getting in my way this time. Kalo? Kalo? Aloha! Cześć człowieku! To syn gości, którego przygniotły belki wtedy na Taris. Okej. You underestimate me. There's other ways down here besides the Republic subs. A small vessel with the right weapons can blast a path right through those Phyraxian sharks. Once I got down to the ocean floor, all I had to do was come here and wait. I knew you'd come back this way eventually. Sorry, I'm not in this for the credits. You're the only ones who've ever gotten away. Let's go, boys! Showtime! Okej, okay, mamy pana Kalo-Norda i mamy jego dwóch zbirów. Możesz tego pana zastać? A ty... tego pana zastać, a ja spróbuję zaatakować ich szefa. Dobra, pierwszy zbiór wypadł. Kasujemy go. Napadł mu pancerz, a ja spróbuję ogarnąć jego zbira. Yeah.
Może się uda, dobra, ty masz uzdrowienie. Jest? No bo nie, teraz zmiażdżmy Kalonorda. No, sami go zastali, mądrze. I do widzenia, panie zbliża. Okej, okay. Czas najlepsze po takich walkach, czyli Fante. 2000 kredytów, zbroja bitewna Kalonorda. Ach. Nareszcie. Wiedziałem, że gościu przeżył, biorąc pod uwagę, że mieliśmy cutscenki, które to o tym mówiły. Ciężki pancerz, 9-1 do zręczności, odporność obrażenia, redukcja od zimna, redukcja od ognia, od dźwięku, modyfikowalny. Według zmodyfikowanych wzorów mandaloriańskich. Wykonawca został zabity dla zaspokojenia ego Norda. To zapewniło, że pancerz no, zawsze powstanie jedynym tego typu egzemplarzem. No tak, cały Kalonord. Zabratki dezintegrator ogólnie. Wiele fajnych rzeczy. Chodźcie, uleczę was i uciekamy. W sumie dobra, w tym odcinku jeszcze wypłyniemy. Kurczę, znowu mi wyjdzie odcinek 40-minutowy. I znowu będzie się renderował 5 godzin. Płynięcie batyskafem. Cutscenka wypłynięcia batyskafem, okej. Okay. Dwie cutscenki, o rety, będę jeszcze musiał to obrabiać bardziej niż tylko wrzucić, posklejać. You've returned. I was beginning to fear that you too might have been lost. Something was down there, living in the rift by the Colto? It's horrible. The entire operation wasted by a disaster we could never in a thousand years have foreseen. What has happened to the facility itself? Were there any survivors? Tak, kilku naukowców. Well, that's good to know. Good to know indeed. But what has happened to the facility? Was it damaged? No, that is terrible. That will set our work back years. It may even cost us the war. While I am glad that you were able to solve our problems, but you have done your job and helped us in our time of need. Oh, and did you end up finding your star map? Tak. As you can see, by helping us, you helped yourself. No, jeszcze hajsy. Jeszcze doświadczenie. Ogólnie są fajne rzeczy. I co? I sprawa na Manan już właściwie jest zamknięta. Prawda? Dzienniczku, mój drogi, co my tu mamy? Kart, Juhani, pasażerka na Gapę, Kanderus, Pazak, Bastilla, Gwiezdna Kuźnia. Tak, na Manan już nie mamy nic do zrobienia raczej. Więc skoro i tak mam już taki długi odcinek, to skoczę po to miejsce taki. Tam zakończę. Dobre. No dobra, znowu selkacki wymiar sprawiedliwości. Ech. Ale myślę, że z tego uda mi się spokojnie wytłumaczyć. W końcu lepsze to niż zatrucie całego Colto. Perswazja mocą raczej nie zadziała. Dobra, powiedzmy prawdę. Okej. Wymiar sprawiedliwości, spoko.
Okej, prawda działa. I tyle w temacie. Znowu udało mi się przy użyciu mojej perswazji dogadać z służbami wymiaru sprawiedliwości w Śródmieście. Tak, idziemy do Śródmieścia ewidentnie. 42 minuty. Ech. Czujesz, że ten problem będzie się długo renderować. Więc odcinek pewnie wejdzie dla was w, nie wiem, poniedziałek albo wtorek. Na pewno w tym tygodniu, ale ciężko stwierdzić, kiedy konkretnie. Wschodnie Śródmieście, urząd portowy i lądowisko. Oj. Nam się udajemy, nie chce się już kręcić po tej planecie. Okej, jeszcze pogadajmy z Bastilą na koniec. How can I help? I'm confident that you can deal with that on your own. How can I help? Yes, I did. I wanted to speak to you about our mission and what lies ahead for us. It seems fate or the force is driving us into a confrontation with the dark. You must prepare yourself for when we face Malak. The confrontation will be difficult for you. It's true that due to my battle meditation, I was with the Jedi Strike team that boarded Raven's ship. Nie zabiliście Ravena? Our mission was to capture Raven if possible. It was Malak who turned on his own master, firing off. It was his desire to kill us and his master both. Thankfully, we narrowly escaped the vessel. As I said, we were there to capture Revan alive. The Jedi do not believe in killing their prisoners. Remember, that Revan and Malak were once great Jedi, heroes in every sense of the word. I'm sorry, you really shouldn't speak of this anymore. The memory of my friend. Okej, czyli jest jakaś szansa, co prawda niewielka, ale zawsze, że Revan przeżył. Biorąc pod uwagę, że Bastilla przeżyła, pomimo tego, że jej syn został ostrzelany przez Malaka, oraz jej ekipa uderzeniowa, to skoro oni przeżyli, to czemu Raven nie mógł przeżyć? Ale w sumie właściwie Raven się nie pokazywał ostatnio. Teraz myślę, czy Raven i Malak się pokazywali, czy nie? Ogólnie w fabule gry. To jest moje lądowisko? To chyba nie będzie moje lodowisko. Lądowisko. Gdzie będzie moje lądowisko? Tu jest moje lądowisko. Wchodzenie do strefy bezpieczeństwa. Jeden krok za daleko i zaraz co się dzieje. Idź trochę bardziej w lewo. Gadałem już z Nubasą. Tak, teraz myślę, czy ja temu gościowi oddałem... Nieważne. Za dużo wiem. Masz pakiety. Jeden zaawansowany. I dużo zwykłych. Okej, okay, a próbniki komputerowe? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Powinno wystarczyć. Reszta od ciebie nie chcę. To mogę ci na pewno sprzedać kilka fajnych rzeczy. Zbroja bitewna Kallo Norda może niekoniecznie, ale echiański floret. Krótki miecz świetlny, kryształów nie sprzedaje, tak samo jak mieczy świetlnych. Ja ten blaster mogę opylić, tak samo jak to.
Sprawa to jest chyba nielegalne, dezintegrator. Ale... Co mi tam? Tarczę też nie sprzedaję, ponieważ tarczę się ogólnie wykorzystuje. Inne się zużywają. Nie sprzedaję jeszcze, które się zużywają, czyli granatów, czyli mat pakietów, próbników komputerowych i części naprawczych. Ach. Tak, tak, wiem. Strefa bezpieczeństwa Acto City. Czego on się tak głupio obrócił? Przepraszam was za to, ale... się głupio obrócił i... rozrobiłem krok, żeby wyjść. Na szczęście już kolejny raz odpalił, że już nie ma tego wchodzenia. Yeah, what are you... Hey, don't worry. There ain't... You... If a world isn't strong enough to defend itself, it's basically forfeit. But this story is about something a little different. We were going through the asteroid fields of the Crispin system at the very edge of the galaxy, playing with the pirates and smugglers we found there. The main belt in the Crispin system consists of mainly small rocks covered in frozen methane gas. Ha! I remember using a thermal generator to cause the outer layer of one of the asteroids to vaporize in a picosecond. But that was a mistake. The asteroid I had targeted was smaller than most, maybe a dozen meters on the side. But something must have been inside it, something inactive in the core. After I'd hit it, spots of light and heat appeared all over the thin shell, still covering it, evaporating the gas. What lay underneath looked like some sort of rocky growth. A deformed rock, pitted by scores of micrometeorite scars. Maybe. It started rotating faster and faster as we watched it. After a second, it started spraying fire. Before we could counterattack, it fled at an incredible speed. We couldn't catch it, but we could follow its hyperspace wake. We followed its trail as far as we could, heading away from the galactic core. Anything that wants to commit suicide in that great void is not worth our trouble trying to catch. That's the only story I have for now. Is there something else you... Nie wiem czemu, ale mi się skojarzyło, że wielkie coś, co mieszka w asteroidzie, jakoś tak z przygodą Mandary Sigil, mamy Inruxa. Oczyszczona odmiana Opilla. Gdzie strzałów z blastera zwiększenie 5, premia do obrażeń energia. W sumie podoba mi się to bardziej. A to ogłuszenie, tak, ogłuszenie jest bardzo przydatne. A w drugi wrzucimy Sigila. Mamy Rubata i Sigila. A Bastilla, co masz? Masz Rubata, też cenisz Sigila. O. A Juhani nic nie ma. Peszek. To mi się przypomniało zdarzenie z filmu Star Warsów, gdzie Han mrocznym... nie, to nie był mroczny jastrząb, to był ten... Mroczny jastrząb, to jest to tutaj. Ale mam zaćmienie. Mam zaćmienie, jak się nazywał Steka na Solo. Dobra, nie chcę z nimi gadać, chcę po prostu odebrać od nich części. Wszelakie. Nie był Mroczny Jastrząb, tylko... Ebonhawk? Chyba po angielsku, czyli... Jakiś orzeł? Kurczę, nie pamiętam, no, przepraszam, ale to jest straszne, takie zaćmienie. How can I help? Ach. Dobra, ale mamy, kurczę, 50 minut na odcinku. Więc ja się będę z wami żegnał. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mówił mi Woli, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Trzymajcie się i pa, pa.